Zatrzymanie jest jednym z najbardziej dolegliwych środków stosowanych ze strony państwa, środków przymusu bezpośredniego w celu osiągnięcia określonego efektu procesowego. Jest stosowany najczęściej w sprawach, w których należy osobę podejrzaną doprowadzić przed oblicze prokuratora w celu przedstawienia zarzutów, przesłuchania i stosowania środków zapobiegawczych, nierzadko tymczasowego aresztowania. Stosowana jest najczęściej tam, taka jest idea wynikająca z przepisów, jak również z orzecznictwa, tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie istnieje niezbędna konieczność właśnie sięgnięcia po tę najbardziej dyscyplinującą formę doprowadzenia zainteresowanego przed oblicze organów ścigania. W sprawie aktywistek i aktywistów, którzy uczestniczyli w wydarzeniach związanych z zawieszaniem flag, kolorowych flag na pomnikach warszawskich, zastosowanie zatrzymania nie było konieczne, co wynika wprost zarówno z sankcji podstawionych im zarzutów o wątpliwym charakterze, co widać także z oświadczeń i rzecznika prasowego Komendy Policji, jak i z przytoczonej treści zarzutu w doniesieniach medialnych, jak również z samej postawy osób, których zatrzymanie dotyczyło. Długość tego zatrzymania również pozostawia wiele do życzenia. Otóż wobec zatrzymanych osób nic nie stało na przeszkodzie, aby w pierwszych godzinach po tej czynności przeprowadzić właśnie ową czynność przedstawienia zarzutu, przesłuchania i wypuszczenia ich, zwolnienia ich z tej czynności. Tymczasem te czynności przedłużyły się do prawie 30 godzin pozbawienia wolności, co uzasadnia twierdzenie, że stosowane ono było ponad uzasadnioną miarę, w sposób nieadekwatny i nieproporcjonalny do pierwotnej konieczności jego zastosowania. Czynność tę teraz będzie kontrolował Sąd Rejonowy, badając z perspektywy zasadności, legalności i prawidłowości jego przebiegu, dając, mam nadzieję, wyraz temu, że taka forma doprowadzania osób na czynność nie powinna być normą i że należy się wobec niej stanowczo sprzeciwiać.